Zaledwie pół godziny jazdy zatłoczonym busem Daladala od Aruszy leży Tengeru. Z pozoru zwykła tanzańska wioska, jakich tysiące. Życie toczy się tam swoim sennym afrykańskim rytmem. Mężczyźni wożą pasażerów na swoich motocyklach, a kobiety prowadzą stragany. Jednak miejsce to 80 lat temu stało się częścią historii kraju położonego daleko, w innym świecie, nad Wisłą. Tutaj, widząc przybysza z innego kontynentu, nikt nie bierze mnie za turystę z Rosji albo Ameryki, jak to bywało gdzie indziej. Każdy dobrze wie, skąd przyjechałem. Thank you. Do you know the cemetery of Polish refugees? Mm-hmm. Everybody knows. Yes. Asante. Asante sana. Ta historia rozpoczyna się bardzo daleko stąd. W 1940 roku setki tysięcy polskich rodzin, wyrwane z własnych domów w środku nocy, zostają wywiezione przez tajną sowiecką policję na Syberię. Rok później tysiącom z nich udaje się uciec z Rosji wraz z armią Andersa. Następnie trafiają do obozów przejściowych na Bliskim Wschodzie, skąd około 20 tysięcy osób Brytyjczycy kierują przez Indie do osiedli w swoich ówczesnych koloniach w sercu Afryki. Między innymi do Tanganyiki, znanej dziś jako Tanzania. To właśnie tu, w 1942 roku, w trakcie II wojny światowej, powstało jedno z 22 polskich osiedli w Afryce Wschodniej. W latach 40. XX wieku przez te okolice przewinęło się około 5 tysięcy polskich uciekinierów z ruskich komunistycznych łagrów na Syberii, którzy po pokonaniu Indii, Bliskiego Wschodu, dotarli aż tutaj. Osiedliwszy się w tych okolicach, Polacy zaczęli organizować sobie życie społeczne i przestrzeń naokoło według wzorów znanych z ojczyzny. Zorganizowali sobie własny, dość dobrze rozwinięty system szkolnictwa. Działał chór, teatr, drużyny sportowe, a nawet posadzili sobie słoneczniki, żeby wyglądało jak w Polsce. W wiosce do dziś działa założony przez Polaków Uniwersytet i Liceum Rolnicze. Z dala od zgiełku wsi, jakąś godzinę marszu od głównej drogi tuż za lasem, odnajduje miejsce niezwykle zadbane i schludne, jak na afrykańskie standardy. Około 150 spośród polskich uchodźców nie wyjechało stąd już nigdy. Habari, Johnny. Dzień na lango, nie Janek. Anek, Simoni Josef, my name. Simoni. Simoni. Ostatni z Polaków żyjących w Tengeru, pan Edward Wójtowicz, zmarł w marcu 2015 roku, 6 lat temu. Pan Simon Joseph od 19 lat zajmuje się cmentarzem i jego okolicą. Sam mieszka wraz z wnuczką w niewielkiej chatce tuż za murami.
Codziennie dba o każdy metr chodników i ogrodów. Polskich osadników znał osobiście. Tengeru było największym i najdłużej zamieszkanym z polskich osiedli w Afryce. Do dziś, dzięki położeniu przy głównym turystycznym szlaku Tanzanii, pozostaje często odwiedzane przez podróżników z Polski, a pamięć mieszkańców i przede wszystkim praca pana Simona Josepha pozwalają mu przetrwać idealnie zadbanym. Do you have many visitors from Poland? Yeah, even if you can check this. Yeah. See, volume, this is volume 4. Volume 3, and then volume 2, and then volume 1. From the year of 2001 until now. 2020 until 21, and so he started here in 21. Yeah. I pomimo, że jest to historia dość dobrze już opowiedziana w wielu miejscach internetu i nie tylko, także ja wiedziałem, dokąd jadę. Nie jest tak, że jakieś fakty spadły tutaj na mnie jak grom z jasnego nieba, czego się nie spodziewałem. To jednak nie spodziewałem się tego, jak to miejsce jest smutne. Wiem, że cmentarze zazwyczaj nie są wesołe, ale jednak biorąc pod uwagę całe te okoliczności, tutaj kompletna dzicz, koniec świata, dzisiaj, w 2021 roku, to co to w ogóle było w latach 40? Nie do wyobrażenia. I ci ludzie, często dzieci, zabrani na siłę z domu w Polsce, zostali przegnani przez Syberię, pół Azji, żeby skończyć tutaj i nigdy nie wrócić. Niestety nie wszystkie miejsca polskiej pamięci narodowej w Afryce miały szansę doczekać się takiej opieki. Ponad 400 km na południe od Aruszy mijamy kolejną z dziur, jakich wiele, wyróżniającą się jedynie kilkoma monumentalnymi, niepasującymi do otoczenia budowlami. Nie wiedzieć czemu nazywaną stolicą Dodome. Kolejne 260 km dalej po całym dniu drogi śmierdzący rybami autobus dojeżdża do Iringi. Miasta pod każdym względem tak nieprzyjemnego, że szkoda poświęcać na nie czasu w tym materiale. To nie dla niego tu przyjechałem. Jeszcze ostatnie 45 km na południe miejscowym Dala Dala i dojeżdżam do niewielkiej wioski Ifunda. To dopiero połowa sukcesu. Dokładnego położenia miejsca, które chcę odwiedzić, nie odnalazłem na żadnej mapie. Przez pół godziny krążę po wiosce z archiwalnym zdjęciem owego miejsca na telefonie, pytając mieszkańców, czy wiedzą, gdzie to jest. W końcu znajduję chłopaka, który kojarzy widoczny na fotografii kościół. Obiecuje mnie tam zawieźć za 2000 szylingów. Jednym z trzech mniejszych i obecnie mniej znanych obozów dla polskich uchodźców niż ten w Tengeru był obóz w Ifundzie, 45 km na południe od Iringi. Przyznam, że nie było łatwo tu trafić. Na osiedlu w Ifundzie zamieszkało około 1000 Polaków. Podzieleni oni zostali na 6 tak zwanych bloków, z których każdy składał się z 24 domków dwurodzinnych. W blokach znajdowały się jadalnie, stołówki, kuchnie, pralnie i tego typu wyposażenie niezbędne do życia. Miejscowi Polacy założyli przy osiedlu szkołę, szpital, świetlicę, kościół. Podobno nawet udało im się posadzić jabłonki w tym klimacie. Iringa leży w górach, więc jest tu trochę zimniej niż w reszcie Tanzanii. Podobno było to możliwe. Po wojnie prawie wszyscy z nich wyjechali z powrotem do Polski albo do innych krajów. Niestety 19 zostało tu na zawsze. Spoczywają na cmentarzu nieopodal wioski. I chociaż spodziewałem się zastać cmentarz zupełnie zrujnowany, to przyznam, że jestem pozytywnie zaskoczony. Cmentarz w międzyczasie został odnowiony, a przy wejściu znajduje się tablica
pamiątkowa ufundowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ambasadę w Dar es Salaam. I choć cmentarz na szczęście nie jest już ruiną, tak jak jeszcze kilka lat temu, to nadal daleko mu do takiego upamiętnienia jak cmentarzowi w Tengeru. Pozwoliłem sobie zatem przywieźć ze sobą polską flagę, którą zostawię tutaj na symboliczną pamiątkę mojej wizyty. Pani Emilia Kłosowska pochodziła z Białegostoku. Podobno do Ifundy trafiła razem z córką.